Lecimy. Dobra, chłopaki, słychać mnie? Tak. Skaczemy od końca, czyli Marian, Darknik, Zuno, Żyła, Dawid, Grerek, a na końcu ja. Ktoś ma jakieś pytania, cokolwiek? Zaraz sobie wyskoczymy. Dobra, odpalam światło. Marian, wszyscy wstajecie. I Marian jazda. Wszyscy skakać, skakać, skakać. Szybko. Dobra, dobra, lecimy na punkt zbiórki, Dawid, chodź. Tak, tak, tak. Mam nadzieję, że reszta drużyny jest na tyle kumata, że wie, że ma się tu zjawić. Dobrze, ja panie. Czołem. Czołem. Dobra, wyrzucać radia, jak macie. Średnie, mowa o średnik. Dobra, lecimy dalej. Tu jakieś chłopaki są. Rozumiem, że jakiś sprzęt tu mamy? Czołem. Okej, chodźcie do tych skrzyń. Czołem. 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 Chodźcie, weź RTO, radio, standard. Reszta przezbroicie, chłopaki. Czołem, Zuno. Ej. Zaraz sobie porozmawiamy, co i jak, chłopaki. Ktoś widział kampanię Baker? Niestety nie. W tej skrzyni chyba jest pusto. Bomba, plecak. Czołem? Stoję. Gdzie są plecaki? Ooooo, nie ma. To, tutaj są skrzyni. Naprawdę? A, są, faktycznie. Dobrze. Czołem? Czołem, czołem. O, czołem po rodzinku. Jestem najlepszy. Weźcie sobie po saperce. I reszta. Ktoś widział plecaki? Reszta zgodnie z waszym przydziałem. Plecaki są w tej skrzyneczce. Dzięki. What the hell? Który plecak jest dobry? WZ. Najpewniejszy? Gdzieś porocznik szok? WZ. Z Liną? Tak, z Liną.
Kto zginął? Z Liną. Z Liną. A, z Liną. O, usłyszałem, zginął. Są gdzieś plecaki? Są. W zielonej. Ciemnozielona. Dokładnie. Buchaj! Tak, poruszniku. Weź ten pusher i radiooperator, zostają ze mną biało, weź resztę na niebiesku, ja zaraz raz. Dobra, jak się przyzbroicie, to wszyscy do mnie. Poruczniku jadowy, może niech ktoś weźmie jedną rakietę, bo... No ja maksymalnie mam osobę, która nie jest funkcyjna i jest w stanie pociągnąć rakietę ze sobą. Widział ktoś soperkę? Są w zielonej, ciemnozielonej skrzyni. Tam gdzie plecaki. Dobra, jak się przyzbroicie, to wszyscy do mnie, ustalimy sobie hierarchię i tak dalej. Muszę się przyzbroić. Baker, weźcie saperki. Dowódco, brać pistolet na flary? Wiesz co, jest czwarta, nie ma takiej potrzeby. Tak. Czym się różni plecak z liną od tego bez liny? Ten z liną ma linę. Dobra, ale da się jakoś uszkodzić. Lekko bardziej sposób. Pojemniejsze są. Tak, okej, dzięki. Leciutko. Ktoś weźmie jedną rakietę, panowie? Albo dwie? Grerek, ja ci wziąłem jedną rakietę. Grerek, dobra, będę pamiętał. Przezbroiliście się? Tak. Dwie minuty na przezbrojenie jeszcze wam daję. A jest możliwość zmiany broni na M1 karabin? Jeśli znajdziesz taka jesteś skrzyni, medykiem. Jasne. Tak ale jest. Ale jeśli nie, no to niestety. A jest w jakiejś innej skrzyni, czy to są jedyne skrzynie? To są jedyne. Będziesz skrzynie, brał płyny, czy rozkazać, abyś nie miał? Wszyscy wzięli pod dwie. Będę miał, ale no im więcej, jak ktoś weźmie, no to na pewno nie zabraknie dla niego. Dobra. To Baker, weźcie te osocza po 250 ml. Wystarczy medyk? Starczy. Trzydzieści sekund do końca przezbrojenia, Czarny. Wziąłem 6 skrzynek dla ciebie, Zono. Okej. Więcej nie dam rady. Spoko, dzięki. Okej, no to mało. Jesteśmy wszyscy. Ale chodzi o inne... A, no to nie wiem, nie mój problem, że źle skoczyli. Ale zajebiście to wyglądało. Co się stało? Charlie, 5 sekund do końca przezbrojenia. Dobra, Charlie, zbieramy się. Jadą na siedzą. Zostawcie się przed nami, ty przede mną. Przede mną szereg. Prawda, tylko dwie drużyny są? Ciekawe, co zajebił. Słuchaj. Tak? Jeszcze jednego musisz wziąć. Mamy tu wszystkich na pewno? Kurna, jak je zauważą, będzie kiepsko. Robin. Tuan. Gdzie mam Zuno? Zuno, koniec przezbrojenia, bo już dawno. Czy ktoś może jeszcze dla mnie wziąć jakoś takie... Rusz zadek, Zuno. I ustaw się w szeregu. Usher, Robin, załóżcie wszystkich. Dobra. No, mamy takie... Przedstawiam wam kolory. Ja, medyk, Dawid, żyła to sekcja dowodząca, reszta podlega pod sierżanta Grerka. Grerek ustał sobie tam kolor, wszystko do żółtego. A my zostajemy na biało. Nie, tak, mamy. Zaczynamy się wyglądać, że mamy resztę na wyglądzie. No. Możesz jeden powtórzyć, bo nie usłyszałem. Wszyscy na niebiesko oprócz żyły i Dawida. Czy każdy słyszał, co powiedziałem? Mój rozkaz. Gdzie są radia? W którym miejscu? Radia leżą na ziemi. Dobra. Żyła w mojej HP, jak możesz? Czy są tutaj, czy coś? HP jeszcze nie miał radia. A, okej. Okay. Nie pojawili się tutaj. Mam pytanko, czy ktoś ma wolne miejsce w
O, Charlie! Kapi, sprawdź, nie mam nic. Nie, to tak porwało się. Nie wiem, wyjebał by gdzieś. Dobra, to poczekamy sobie za dowództwo. Jakiś plecak by się przydał. To na razie? Tam są, tylko plecak by się przydał. Tu są jakieś plecaki. To weźcie plecaki skądś, albo weźcie paraszuty, jeżeli chłopaki jeszcze mają. Kurwa, Zuno, nie kręć się jak smród po gaciach, tylko stój w szeregu. O. Gdzie jest mój Arturo? To jest fokus. No nie jest tak patrzę. Jestem pod. Masz kontakt z HQ? Nie, ja tutaj jestem. Tylko. Dowódcy jakieś wyjebało. Oriok z narzędzia znalazłem. No ja też, już mam załadowane. Skoczył. A, to spoko. Wylądował, tylko dalej nie zauważyłem. Czaki macie w tej skrzynce zielone, coś. Ale nie ma jeszcze do tego side, że najbu. HQ, spójrz do Fox. Tutaj jestem. No nic, musimy czekać na HQ. Wracaj na chwilę. Okay. Rysiu? Dowódcy nie ma, daleko ode mnie wyskoczył. NG! Musi przybyć jeszcze. Jest tam, okay, zamiast na niego poczekać, to jest w pudełku. Okay. Tym takim, co no nie zauważyłem. Przepraszam. Weź sobie plecak tam na samym dnie powinien być i weź sobie narzędzia, dobra? No dobra. Próbowali by tak zrobić więcej narzędzi w wojskach pancernych. Od razu by dwóch nie dostali. My mamy ten plus, że nie skaczemy na jego boje. Ale widziałeś kiedyś kogoś, kto z czołgu wyskoczył? Jeszcze nie, ale no, z drugiej strony nie widziałem przecież wszystkich. No właśnie. Tutaj macie... narzędzia. No ja wiem, bo wszystkie też są, ale nie ma... Benji, zdaje mi to z oczu. W poruczniku brać też narzędzia? Jeżeli ci się zmieszczą, to tak. W poruczniku, jaką, no, macie, tak, jaką macie broń? Okej, okay, bo będę amunicję trochę ładował. Jak lepiej? Znalazłeś to narzędzie? Załadowałeś mam, mam. Mam załadowałem już sobie to. Na razie. No, Oriok! Lepiej załaduj je na czoło. Później załaduję. Oriok, trzymaj na przejść magów, a lepiej w... dać coś sensowniejszego. Okej, okay, ale masz jakieś na sobie? Co z tym hejtkiem? Nie ma. Okej, okay, to miejcie trzy zestawy w razie czego. To byłoby genialne. Tak, znaczy, zaczęło mnie zastanawiać jedno. Jeden na sobie. Gdy wszyscy zjechaliśmy na mapę, powiedzieli, jeżeli, żeby nie spadać na budynki. Jak do cholery mam nie spadać na budynki, jak spadochrony są niesterowalne? Okay. Postarać się. Siłą woli. Żołnierz, sugerujesz, że instrukcje wojskowe się myliły? Zawsze muszę oczyść spadochron i lotem koszącym. A nie, ja nie twierdzę, że instrukcje wojskowe się myliły, tylko że instrukcja obsługi spadochronu się myli. Najwidoczniej... Nie, że to bez spadochronu leci się celniej. Po jednym do każdego człowieka. Dokładnie, popieram. To wyjeb, załóżmy. Nie zaszkodzi, a może się przyda. No, żółty nie się nie przyda, zielony i biały. Dobrze, co? Zuno. Mogę założyć żółtą paskę? Ja jeszcze jak co mam przy sobie twój nóg statyczny do twojego czerwona. Nie wiem, czy można podpiąć? Powtórz się, bo nie sobie. Zobaczymy. Nie, mam staperkę w razie czego będę kopał. KM-u. Jasne, ale bez turbo, poturbowań. No nie, tylko mi pokażesz szeregowy. Poruczniku? Ale ja odmawiam, mam rozkaz stanie w szeregu. Poruczniku? Zwalniam was z rozkazu, Dark. Odmawiam wykonania. Dark, krasnoludki wsadziły po dwa zestawy narzędzi do każdego. Czy wy chcecie trafić pod sąd wojskowy szeregowy? I tak trafi pod Niemców, co za różnica. Akurat to nie była moja puka, ale znalazłem. Spocznij, chłopaki. Na razie macie wolę. Jakieś leki, coś do naszego? Wiesz co, nie ma sensu z tego względu, że... Nawet jak tam medykamenty? Wchodzę, jest medykamenty. Moglibyście skrzynki zamówić się załadować. O nie, no w piździec, no to okay. Może się wsadzić. A magazynki? Zuno, jak magazynki jak gdzieś pierdolnie, to będą strzelać jak dzikie, więc... No, aha, przyjął. Okej. Okay. Zuno, Kenji. MG, ile masz tak? Amunicji? Jesteś Kenji. Amunicji? Moment! Tak. Charlie? Tutaj. Okej? Ile masz rakiet? Po 10 bandaży każdy, wiesz. 13 po 50. Okej, okej. Chodź, nie masz to nie jest hejtkiem przypadku. Łącznie dwie. Okej. Okay. Gdzie? Jedna wyrzutnie, jedna w plecaku. Nosi ktoś ci rakiety? Grę. Nie, nie, my dalej go wypadliśmy. Potwierdzam. Ile, jedną? Jedną.
Okej, jest porządku. Więcej nie zmieszczę. Dobra, mamy 3 rakiety, jest w porządku i jeszcze wsparcie czołgu. To nie HQ. Tak, tylko że przeciwpancerny ma Zeza. No, HQ miało... No to musisz korygować Zeza. Przykro mi, żołnierz, nie wiem jak... No bucha, ja będę prowadził, jak coś z sekcją dowodzenia, jak coś się będzie działo, to będę was wysyłał, nie? Jako mobilnych. Zaraz. Także poczekamy sobie na HQ. No. Dobry pomysł. I jej był. A pan też ma na nocy. I też nie ma. Poszła ej, bo mnie nie interesuje. Kapitana? Tak, bo ten fajny płyn. Tak, tam? Mówiliśmy o telefoniku. Mhm. Tak, panie poruczniku Szok? Tak. Załoga czołgu FOX 1-1 melduje, że jakby co my będziemy mieli w wozie kilka płynów, więc jakby się wam skończyły, to dogadać się z dowódcą. A to możecie całą skrzynkę załadować, no przecież. Znaczy, nie wiem co na to pan poruczy Kryś, ale na razie ładujemy tak, jak to się mówi, luzem. Żeby po prostu było. Sej, wezmę jeszcze statę jedną. No trójnóg. A no, faktycznie, bo już gąsienicy wsadzili. To jest bezpiecznie. Jest i dowódca. Kapitan. Zuno! Chyba. Stazę biorę! Znaczy ja powiedziałem, Zuno, idź i weź stazę ze skrzynki. Nie powiedziałem. Charlie? Co? Wiadomo coś o HQ? Chuja. Kontakt. Gdzie jest ten to HQ? Tutaj. Kurwa. Tutaj to znaczy gdzie? Co? Gdzie? Przed panem. Kapralu, weźcie jeszcze dwóch ludzi. Pan ma rację. I zacznijcie poszukiwania HQ. Stać tam jeszcze miejsce. Macie Willisy. Gdzie? Uwaga, przy hashtag przed nami. Na drodze. SDKF. Stać w miejscu. Oj. Kogo ja mam wziąć na ten patrol? To znaczy na poszukiwania. No nie mam pojęcia. Kapralu? Kogo mam wziąć, bo ja nie mam pojęcia. Czołgistów nie będę zabierał. Dogadajcie się z którąś drużyną piechoty, kurwa. Znalezienie HQ w tym momencie jest priorytetem według mnie. A kto przyjechał tym wozem? Ja. Poruszniku? Możecie mi odstawić tych ludzi? Tam? Myślę, Marian że... Zuno, jazda. Chodźcie chłopaki, tam na północ musimy się bardziej udać. To bądźcie w kontakcie radiowym. Przyjął. Ale my na HQ czekamy teraz. I nie jedziemy szukać. Podawajcie broni. Żyła. Łapy. I szukamy. Formujcie szereg podobnie. Zakład oddechę, że HQ wisi gdzieś na drzewie. Okej. Biorąc tego majestatycznego jeepa. Ja bym gdzie. To możemy pójdziemy rozrabiać? Grubo. No ja bym wolę uważać. Właśnie pytanie, czy... Mamy na HQ, bo wysłałem jeden chyba nie. No można by te posterunki zająć pierwsze. Czek poprawny. Jedynka zgłaszam. Nie odmawiam. O, w pobliżu to znaczy gdzie? HQ się odzywało w ogóle na radiu? Ten fokus zbiega. Przyjąłem. Nie, na razie nie. Zaraz się skupię. Dobra, fokus. Może tak, trzymajcie się mojej dupy. Z głoś zejdziemy na ten. Na posterunek pierwszy. Za mną. Fox do piechoty z głoś? HQ z głoś do Baker. Proszę Kojardowy, co to za drużyna? Charlie. HQ, drużyna Baker ruszy na pierwszy posterunek. O, u was trochę. Dwójka udała się na poszukiwania HQ. Ryu. Baker ruszy na posterunek pierwszy właśnie. Wywołaj... Z głoś do Fox? Wywołaj RTO HQ.
Bajker zielowy mam wsparcia pancernego, jak przyjął. Okej, Fox, do... Ej, dla czarni. Kurna, durna. Durnie wstrzymał. Jak zaraz nie wrócą... Chyba znaleźli. Dobrze, dobrze, kurwa, bo już chciałem iść... Ale znaleźli HQ czy jego zwłoki? Nie, nie potwierdzam jeszcze. Znaleźli spadochroniarza. HQ są monitorki. Ale żywego czy martwego? Nie mam pojęcia. To jednak jest duża różnica. Na pewno ciepłego. Fox przyjął, proszę o rozkazy. Żywi są. Okej, okay. Jak Baker ruszył na posterunek 1, to my ruszymy na dwójkę. Tylko czekamy na powrót naszych ludzi. Czekamy też za HQ, chciałbym się coś dowiedzieć. A ten co? Patroluje. Jakiś zaniepokojony. Najwidoczniej ten skok mu zaszkodził. O, biegną. Jakaś cała drużyna, Able chyba. Nie, raczej drużyna, która wyrusza na sobie pierwszy. Albo jednak nie. No, chyba Shock. Nie, to chyba Able. Albo? To chyba Able. Nie, to Shock, dobra. Wiecie, że na, jak jesteście na strzelcu, możecie mieć też widok niekoniecznie z lufy, nie? A nie, Niemcy byli jeszcze zastrzeli naszego spadochroniarza. Znaczy to tak mówię po prostu, żebyście wiesz, z czego mogli korzystać. Medyk, ty tam się trzymaj z tyłu w działaniach, nie? Nie wymagam od ciebie, żebyś latał za mną. To jest oczywiste, panie dowódco. Potwierdzam. Chociaż... Nie, czekaj się. Krzyżby, ale da się to ogarnąć po tych, po śladach smugaczy. Jakoś w miarę. No, tego dużo ma amunicji, więc celowanie co się stało. Coś biegnie, o, cała biegnie ekipa. Duże, znaczy na bliskie dostanę. Able chyba. Able? Chyba tak. O, znaleźli się. Zerknę. Nie ma od zestawu, doszliście. Tak, Able. W skrzyni są zestawy. Cały sprzęt. Dobra, wrócisz do szeregu. No to potem. Daleko. Zuno do szeregu. Ułożamy te skrzynki. Zuno. Ale zjedźcie śniadanie, bo was kurwa słychać jakbyście nie jedli od tygodnia. Zuno, co ja do teraz powiedziałem? Wracaj do szeregu. Co, bo coś słyszę, nie, muszę przetrzeć uszy. Że biurka przy tym biurkowym... No tu radia gdzieś? Są za dużo miotku masz. Tutaj śpią wszystkie drużyny, zbierzcie się na punkcie zbiórki. Komu zajebać? Dowódcy macie na słuch na 5-5? Dowódcy drużyny. A, okej, dobra. To czekajcie tu, Grerek sobie tu... Dobrze, dwójka, trójka, rozkazu, jak się przezbroicie na południowej ścianie tego budynku. Też będę ustawić. Ty nie potrzebujesz jeszcze ze strony, tak, tak, prawda. No to polemy. Ciebie dowodzi... Ruszniku Szok? A twoje kamery? Tak, tak. Proponuję zdjąć te okulary i to stworzę. Dobra. O kurczę, dziękuję. Janusz, weź dla mnie jedną rakietę, jakbyś mógł. Spokojnie. Gdzie są? No w tych... Fox, ograniczył się do 1, 2, 3, zaczynam cały czas na razie 5. I sierżant Igrej? Ile miesięcy do jego pesaka? Melduję wam, znaczy dla waszych medyków, ile masz Fox 1, 1 mamy... Pamiętajcie, Emil wymyślił te plecaki na jakieś... Ej, to próbowało dogadać się z porusznikiem Rysiem. W skrzynce macie się... Fox 1-1 i... Ja wiem, dlatego mówię, że ciemniej skrzynce. Dawid, słyszałeś? Tak, słyszałem. Medykamenty w czołgu. Na końcu. Mówię, płyny, bandaże, jakieś adrenaliny, morfiny. Dobra, będziemy pamiętać, dzięki. Wziął taki macie? Ten taki... Od tego, też nie ma. Przepraszam. W roczniku? Przepraszam. Tym razem jest wagon, się. Ale na wschód. Który? W roczniku? Franklin, tam. W żołnierzu. A tu? A, tutaj. W tym momencie jechał dwóch... Rex, jesteście jakimś dowódcą? Nie, nie, jestem kurwa. Kurwa, mógł który poruszyć, bo to jest chuja poruszników. Gdzie jest zadanie dowódcy? Gdzie? Te pod stodołą. Pod stodołą. Sierżancie Grerek, może się trochę przesuniemy. Pod stodołą jest pan kapitan, tak? Jak tyle tłoszczu się tu robi. Zatwierdzam. To pod... przesuńcie się pod żywopłot. Ej, byle zabrać dymna. Przyjął. Dobra, pozbrajać się na południową ścianę tego budynku, o którym wcześniej mówiłem. Krzaczek mnie smyra. Radiooperator zmieni radio, masz... Przyznaj, podoba ci się to. Nie, wcale. A słuchać w twoim głosie to uwielbienie.
Ale wydaje ci się, zawsze tak mówię. Zwłaszcza wtedy, kiedy cię smera krzaczek. Możliwe. Dobra, gotowi? Panowie, zajebali je, każdy weźmie po jednym płynie z każdej płynności. Prelo, a ja? Stawiamy się patrzcie. Słucham. Jaka drużyna? Able. Dobra, wiecie, gdzie płyny są w bandaże awaryjnie? Nie. Fox 1-1. Niech wasz dowódca kontaktuje się z porucznikiem Rysiem. Mówię, czołg Fox 1-1. I jak będzie jakiś moment, mamy tam płyny i trochę bandaży. Okay, ale płynów mamy kupę. Okej. Okay. Płyny beczkami będą dowożone. Czy pompownie szlauchem? Cysterna od razu. Nie oddalaj się od cysterny, bo jeszcze w kłucie zerwiesz. Pobierz nabierak. Podłączamy pod żołnierza. To ile? 2-3 litry? Litr za 3 dolary. Ty wypłacicie się. Ja tylko pamiętam, że jest trzecia pancerna. Panowie z Able, ktoś się przezbroi pod budynek tutaj od północy. Able, ktoś się przezbroi pod budynek tutaj, pod ścianę. Jak jakby wyczuwają mnie, to jeszcze no to stracimy bardzo szybko rachowanie. Oby kurwa nie jest. Na 106 stopni. Ja? A nie, os. Ten sierżant Steve wrócił. No wróciłem już. Dużo się związał. Podeszła mi się rozmawiam, chciałem nagrać tak powierzchownie i wrócić. Także masz już rzucić sobie do świąt. Jak za pomoc to ci chcą dowodzenie. Pół dowodzenie. Dobra, co mam panie, wróćmy do żywych. Ustawcie się po... Kurde. ...do szeregu w miarę. Ja mam 12 sobie. Zaczynają bo się tego stanie w miejscu. Ja mogę, że... Ej, był cisza. Szeregowi uczczenie... Pamiętaj, że mogłeś biegać. No właśnie, wolę biegać. Nie się nogi męczą. Pamiętaj, że zawsze mogłeś mieć rurę na plecach. Dobry. Albo rady na plecach. Dobra, mam 17. Są w sumie. No tak, to mam. Dobra, tylko krzaczek z tyłu. Baczność. Jemu to się naprawdę podoba. Salutuj. Z tym salutowanie to było przesadne. Na pojęcie. Pierwszy strzał dla snajpera. Jeden. Bombowiec. Wrogi U. Tak, bombowiec. No, sztukasy to bombowce. No właściwie sama szturmowa, ale dobra. Mam nadzieję, że nie tu nie zawróci teraz. Ja też mam nadzieję, że nie zawróci. I ktoś zawraca! No, nie, skręcił tylko. Dobra. No, jak będzie leciał, to zamówicie, że celnie strzela. Aż dziwne, że nie zauważył tych trzech czołgów stojących i kilku ciężarówek. Bardzo. Tylko zwiad był pewnie. 2, 3, 4, 5, 6. Ok, jest na 36, jeszcze brakuje. Kogo brakuje? Pana porusznika. Tylko pana porusznika, ok. Poszli na się sobie tam, na razie jeszcze nie wiem. Ewentualnie zrobić się typu i nie mogą będzie wymienić jakieś coś dalej. Szybki, bez wycierania w miść pozostałości resztek. Jak żołnierze dłużej? Nie, dziękuję. Popołczyć. Nie, nie, dziękuję. Odejście. Mówię. Co robicie? Nogi byś płakał. Dawid, ty z boczuszku. Przestań zaglądać mi w gacie. Też macie coś takiego. Czemu masz tylko jednego elastycznego bandaża? No, no. Ty też masz taki fajny dwójny? Bo jestem hardcorem. Asystent nie ma. Mówisz, krwawienie jest do słabych. Dokładnie. A tak poważnie po prostu nie mam gdzie wpakować reszty. Czy są te dwa granaty odłamkowe? 16 po ile? No skoro je mam, to tak. No okej. Magazynek. Nie no, jak fajnie. Tak teoretycznie był tam tylko parowany. Wiem, wybuchów nigdy nie jest. Ja tam mam po 4 każde bandaże, także...
O, ty z narzędzi nawigacyjnych korzystasz? Słucham? Z narzędzi nawigacyjnych korzystasz? No ja jakoś nie miałem okazji nigdy. Samolot dostał! Tak, wiesz. A nie potrzeby. Gdzieś na 140. Rozbił się. Pelotkę mają. He, rozpierducha. Ebul do szeregu. Nigdy nie wiesz, kiedy narzędzia nawigacyjne ci się przydadzą. Czekamy na naszego porusznika i... A co samochód znamienicie? Nie, nie raz w palcach. Zawsze można Niemca ekierką zabić. Zawsze, tak. Słuchajcie, poza tym nie znacie starego prawa? Którego? Na polu bitwy wcale nie jest najgroźniejszy wróg, tylko pan sierżant z mapą i kompasem. O to. Zgadzam sobie, ja się szczytnie znajduję w terenie. Jeszcze zobaczymy. O, to jest w stół, on rzuca się odezwą. Czy jakoś tak? Czuję panowie, było 80. Zobaczcie, czy się w pole wyprowadzą. No, właśnie zniknęły. Coś tak myślałem. Są tam, wiesz co? Tak, tam, proszę bardzo. MG, pierwsze. Janusz, ty nie ruszasz. Janusz, nie dla ciebie. Medyk. Tak, tak, tak. No tam leży ranny. Trzeba go ogarnąć. No to szybko wołacie. Ktoś tu potrzebuje medyka? Ja jestem smutny. Nie, co z nim dzieje. Kolega cię mleje. Nie wiadomo, co mu jest. O, jest. Ale mi nic nie jest, po prostu tracę przytomność, tak od serca. Nic mi nie jest, jakaś choroba. Rzeczywiście, no, jesteś przytomny. Narkolepsja. Nie mam żadnych obrażeń, nic, wszystko w normie. Narkolepsja, nagłe zasypianie. No niby tak. Nie, no właśnie nic nie mam, wszystko jest dobrze, wszystko jest w normie, nic się nie stało ze mną, tak? W sumie, a jedna nie zaszkodzi. No dobrze, tak. Czekaj, czekaj, już ci daję drogi. No już, już się nie ruszę. Poszło. Zaraz powinien wstać, w teorii. Jakiś tętno, coś, weź mu sprawę. Wszystko jest, wszystko jest w normie, człowieku, wszystko jest w normie, tylko jest nieprzytomny. Może powinien z nim tęca. Wszystko jest w normie, tylko jest nieprzytomny. Tak no to jest w normie, nie? Ale Kapi, powiem ci, że masz się czego bać, bo jak staniesz przed jakimś stugiem albo coś, to macie problem. Halo. A kim on jest? Kierowcą czy...? Kierowcą. Dobry. No poddawaj się. Ja nie wiem czemu ty wydajesz. No ty nie kapituluj może. To jest, ja tak myślę, że to jakieś zaburzenia psychiczne są, wiesz? Emocjonalne. Jakaś diagnoza. Można jeszcze wymienić kierowcę? No to jest właśnie diagnoza, nie? Zaburzenia psychiczne. Dawid, jak tam? Zaburzenia no właśnie... psychiczne są. Nie wiadomo co z nim jest. Brak fizycznych wyobrażeń. To nie dla ciebie. Chwilę... Wracaj do szeregu. Kiedy się skończy? Może się za to się skończy, zebrałem ci do wódki. Nie wiem co z nim jest. Już. Adrenalinka zużyta. Jest tylko wczoraj, bo się przyje. No sobie pobiera adrenalinkę, bo zużyłem na nim. No pojazd, daj przez wyruszę, kapitanie. Razem z Czaju wyruszyłem. Dobra, powtórzcie. Że Bejkie wyruszyło razem z Czaju. W końcu. Charlie, potwierdź, że wyruszacie razem z Bejker. Dobra. Wyruszamy razem z Bejker? Tak, przedstawiam wam plan. Czarny potwierdzę. Nie ma miejsca, tak? Rozumiem, proszę. Patrzcie. Jesteśmy na miejscu zbiórka. Ruszymy drogą. Ruszymy. O jest, panie, panie poruszyk, jak? Ruszymy mniej więcej tak. 55. 55. Widzą wszyscy, co pokazuję? Tak, tak. Ruszymy tą drogą. Skrzyżujemy sobie po prostu. Wejdziemy tutaj, na tą linię, czarne ostrzeliwanie. Będziemy ostrzeliwać posterunek, a Baker w międzyczasie zajmie się patrolem u góry. Także uważajcie, bo Baker będzie likwidować drogi patrol. Tak jest. Na północy i na południu mamy czołgi, więc są nasze. Także ruszamy, jazda. Niebiescy Krenka ekipa prowadzi. Tak jest. Jazda, ruszamy. Jest gdzieś poruszyć jeszcze? Dawaj Marian, dawaj. Bejkę już wyruszyło, szoka nie ma. Dobra, paradynik, chodź na. Dobra, teraz chyba będzie lepiej. Skrenę. Się zatrzymamy na jakiekolwiek rozpoznanie. Żyła, chodź tutaj. Dalej. A nie, dobra, patrzcie. Tutaj się zatrzymamy, dobra?
Oznaczyłem ci na mapie. Punkt hold. Widzę. Dobra, tam się zatrzymamy, rozpoznamy i w razie czego ruszymy po prostu tam, gdzie jest ostrzelanie. Okej. Jazda. Domy prowadzi. No ja tam lubię krzaki. Tak. Teraz już się Dark nikt nie słyszę. Musisz krzyczeć. Ktokolwiek ma lornetkę? Tak. O to oddasz mi ją zaraz, bo ja nie mam. Dowódca, trzeba było wydłużyć czas przezbrajania. Wtedy by dowódca miał. Dłużycie. Uj. Dobra, sobie Niemca zgarnę. Potem. Coś się jara, leci! Ło! Dasz to wrogi co? Kuźwa. Niezwyciężona armia! Tak. Widzieliście to? Chyba im amunicji brakło i strzelają z czołgami. Nowa niemiecka technologia. Ja mam... I sekretna broń. Pociski odrzutowe. Ja będzie stawiam na katapultę. Brakło im amunicji. Albo trebusz. Brakło im amunicji i już strzelają czołgami. No nie podszedł do tego, tylko by tam się padł. Dobra, sprawdzamy zabudowania. Ostrożnie, powoli. Stoi za płotem. Kurde, dostanę strzał. Jakieś pociski blisko mnie spadły. Oberwałeś? Nie, było blisko.
Czeka. No co? Tutaj, obok mnie. Superwagen. Dawać mi to. Gdzie? Pokaż mi to. Na drodze patrol. Cztery kontakty przynajmniej. Dobra, widzę czołg, on jest wyeliminowany, ale jest SDKFZ, o ile się nie mylę. Nie. Dobra, widzę. To jest ten patrol, tak? Patrol jest blisko, na blisko. W drodze. Dokładnie. Widzisz, jest patrol. Dobra. Patrol to nie jest nasza działka. Rozpoznałem się z terenem i podejdziemy tak, jak powiedziałem. Słucham? Powtórz? Tak? Okej. Czyli gdzieś tam? Okej, skoro nie. Prawdopodobnie tak. Dobra, słuchajcie, ruszamy na punkt hold. Jazda. A nie możemy tutaj przejść krzakami? A to jest tak, okej. Dajcie mi chwilę. Przebiegniemy tą stroną. Tutaj. Widzisz Grerek? Późno. Dobra, jazda. Wszyscy, szybko. Nie ma czasu. Linia, rozproszę się. Odbić na południe. Kurna, z drogi ty nazwałem. Odbić na południe. Biegnij. Do krzaka, chodź. Małam cię! Dym, kurwa, dym! Mamy dwóch martwych. Poszedł dym. Zamelduj czołgowy. Zoną, gdzie jesteś? Zamelduj Fox 3 o Google Wagenie. Sprawdziłem. Nie dostał jeszcze? Zamelduj Fox 3 o Google Wagenie. Kurde, krzaki. Tu Charlie do Fox 3 zgłoś. Mieliśmy jednego rannego, ale on umarł chyba na początku już. Na drodze jest zauważony patrol. Mamy martwych w zasadzie. Mam dziwne wrażenie, że ktoś się z naszymi mózgami popsuło. Kurde, krza... Naszym medykami i ogólnie z tym systemem. Kurwa. Marian. Okej, czołg się tym zajmuje. Oj, kurde. Co z Marianem? Nie żyje. Marian nie żyje. On miał chyba amunicję dla mnie. Potwierdzam. Spójrz. Rurę mamy, dobra. Nie żyje. Okej. Chodźcie tu do mnie wszyscy. Dawid, jeszcze miałeś rannego Darknika. Chodźcie tu do mnie wszyscy. Znaczy się opatrzyłem. Dochodźcie szyję, jak tak stoimy. Ale da. Patrzcie pozycję, panowie. Bo rozpierdolą nas w drobny mak. Spróbujmy, może to działa. Panowie, okrętno. Fox ostrzeliwuje kurwa wagana. Okej. Możemy ruszyć tą górką. Jestem naiwny. Potwierdzam. Dymy i popierdalamy. Chwila, moment, jestem szybki. Czekaj, szyję. Dobra. Widzisz punkt Charlie ostrzeliwanie? Jeśli ma miejsce, to może wyjść ammo do MG. Pierdzam, będzie bardzo tamtym kierunku. No nie, chyba nie będzie miał miejsca. Musimy się do niego dostać. Ewentualnie na tą górkę, jeśli damy radę. Dymy i lecimy. Strzyłeś? Decyduję na ostrzeliwanie czy na górkę. Dobra, gotowi? Na górkę. Dymy, rzucać. Za dymy. Idziemy przy krzakach. Ktoś ma? Dymy jeszcze? Przy krzakach. Ja nie mam dymu. Już się skończyły, ja miałem tylko jednego. Jaki kierunek przecież na dym na... Były. Dobra, biegniemy. Na kucaku, żeby nas nie założył. Może za tym latem? Nie chcemy więcej strat.
Da, potem będziemy ciężko przedostać. Dokładnie, później będzie się ciężko przedostać. O Boże, chyba będę. Gdzie aktualnie się znajdujemy? Pod oficer. Pokaż mi jeszcze. A, dobra, rozumiem. Ta stodoła to posterunek 2, okej. Okay. Odmawiam. Ta stodoła jest na wysokości 1. Okej. Nie, ona jest trochę dalej. Okej. Musimy powoli ruszyć przed siebie, w razie czego MG bądź gotów, żeby rozjebać... Na jakieś stodoła jest blisko, na blisko, taka to jest wysoka, duża. No tak, dlatego... Podchodzimy powoli, jak MG cokolwiek zobaczysz, to prujesz serię pełną w to. Okej. Powoli linia, linia. Szeroko. Pójdę z tyłu. Linia, kurwa. Uwaga, uwaga, powoli będzie widok. Idę do budowania. Dobra, stop, 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 wszyscy stop. Okupujemy się tutaj, macie, mam nadzieję, zapewki. Okopujemy się tutaj. Czołg wyjeżdża ze stodoły, uważajcie! Na nas jedzie! Kurwa. Nie, ja spierdolam. Przygotuj rurę! Nasi? Potwierdzam. Dobra, po lewej stronie stodoły są jacyś. Nasi, wstrzymać ogień. Okej. Okay. Wybuch, dobra. To przed nami to posterunek. Tam. Wstrzymać ogień. Po prawej stronie widzę wroga, w tych zabudowaniach, za płotem. Niech Szerwa zrobi tam robotę. Tam wróg jest. Ten wysoka? Na razie nie odstrzeliwujemy, czekamy. A, trzymać. Tutaj. Gościu z PSTem, wrzutną. Co ja powiedziałem o ognie? Gość jest wyrzutny, jest. A, okay, to pan. Musiałem go, bo herman nas. Kolejny, patrz. Tam na... Wypatrujcie, czy jesteście pewni, że to wróg ostrzela. Szukam. Podchodzę na sił, wylecie! Chcę mieć. Strzelać do nas, chyba już go zdjęli, bo tam miałem widok do niego. Tak, na wprost mam podchodzę tego. Od lewej strony podchodzą nasi. Tak, tak, uważaj. Wiem, co mają na plecach. Jest na plecach? Któryś mi wbiegał za plecy. Dobra, już sobie sami to załatwię.
Zaraz będziemy podchodzić. Żyła? Tutaj. Spytaj Baker, czy oczyszczą posterunek. Posterunek. Tak. Baker zobaczowi. Kierunek drugi, czy mamy tam wejść? Mają strat na posterunku drugi. Czyli mamy wchodzić, czy nie? Są pod strzałem. Mamy wchodzić? Widzę bruk cały czas, tam jest chyba krzyżówka, bruk biega. Na podwórku. Nie, to... Tak! Przyszedł! No dobra, faktycznie. Stop, bo padniemy w krzyżowe ognie. Dobra, mamy podchodzimy. Linia, szeroko. Szerzej. Szeroko linia. Identyfikujcie przeciwników, bo na prawo. Dasi tu przyle po lewej stronie, przyszli brązowych. Identyfikujcie jednostków. Dojdziemy do tego żywopłotu tutaj, trzeba stanąć chwilę. Identyfikujcie przeciwników. Nasi po lewej. Okej, dajcie. Stop. Grupy przy ciężarówce to wróg. Ale może być jeszcze jakiś żywy czasami. Dobra. Przeskakujemy żywopłot. I linia. I rozciągamy się i lecimy dalej. Prosto na posterunek. Uważnie. Strzał z daleka. Na wprost. Za budynkami. Uważajcie. Grupy. Identyfikujcie. Patrzę lewą. Łatwo możemy wpaść. Nasi, uważajcie, lewonasi. Lewonasi. Grupy. Dobra, wszyscy do mnie. Okrężna wokół mnie. Uwaga, coś ciężkiego wali, przecież pelotkę chyba. Okrężna wokół mnie. Pelotka na 60, 80. Dobra, tym się nie przejmujemy. Zuno, słuchaj, prowadzi się ciężki budynek. Okej, czołg? Tam chyba był nasz Sherman. To nasz Sherman. Słuchaj, Grerek, mamy przeciścić wszystkie te budynki. Jasne. Nie, schowaj tę rurę. To Sherman. Czyścimy budynki, jazda. Tu czysto. Waga. Okej, szopa. Sprawdźmy szopę. Szopa po lewej czysta, wydaje się czysta. Lewa czysta? Okej, dobra, czysto. Tamten budyneczek? Tak, sprawdźmy go. Szybko, chodźcie. Na prawa, patrzę. Nasz chyba wisi na drzewie. Tak, pełno naszych wisi na drzewie. O, loś. O, gościa. Sprawdzamy, jazda. Zuno, lecisz. Czysto! Dobra, wszyscy do mnie! Poruczniku, dowództwo zgłosiło, że mamy przejąć dowodzenie nad drużyną Baker. Wywołaj, mają radio? To już mamy Baker, tam jest Baker, nie wiem. Potwierdźcie mi, że znajdujecie się. Okej, na Sherman przed nami. Dobra, są na pustyni. Dobra, biegniemy do nich, wszyscy, do Baker! Okej. Okay. Wracamy. No Sherman tam stoi. Tak, bez osłony. Bez osłony jest. A drugi na wzgórzu u nas. To tam na razie nie spotka. A tam musimy. Sprawdzę jeszcze tą ciężarówkę na wszelki. Ciekawe jak mocno jest zepsuta.
Może wróg ma dymy jakieś. Tak. Kto tu tutaj dowodzi? Ktoś potrzebuje? Tam jest czołem. Czołem. Medek wam? Słyszałem, że podporucznik przyjmuje daną miluzy. Skoro Hećku tak uważa, zatem dołączcie do mnie. Chciałbym ktoś podarować rakietę? Nie żyją. Dobra, Baker, opuśćcie tą drużynę i dołączcie do podporucznika yardowego. A wszyscy okrężna, nie. Musimy kurwa to zabezpieczyć. Powtórz dowódcą jest trzem rozkazów. Okrężna. Weźcie dla mnie ammo trochę. To was bo tu widzę ktoś ma. Do, tak. Grupy. Proszę. Co ci wziął ze mną? Ammo do M1919. Okej, okay, zrobię to ze mną. Pery leżą. Słuchaj, buchaj. Weźmiesz małpę i klejak będziesz nimi dowodził. Twoja sekcja, jasne? Weźmiesz saperka sobie zdobyta. A ja? Jasne, ale ty podlegasz bezpośrednio mnie. Okej. Okay. Nie, słuchaj. Ty jesteś jako sekcja u mnie. Musimy tak działać. Kuszef tak samo. Dawid, miałeś coś żadnego? Tak. Dobra. Dark Pnicha. Dobra, w nogę dostał. Coś ci się jakieś też problemy pojawiały? No nie, nie, właśnie było wszystko w normie, ale też już dostałem informację, że jakieś są problemy niby. No, mogę... Przez chwilę tak czytałem Biblię i miałem możliwość skrzeszania niektórych osób. Dobra, klej na jak przytrzymałem jeden przycisk dłużej. Pusher na czerwono. I pusher działasz pod buchajem. Tak jest. Zatem ruszamy dalej na posterunek trzeci. Prowadzą... Na posterunek trzeci prowadzą żółci, później niebiescy, a na końcu sekcja dowodzenia. Tak, wyruszajcie. Wiecie, w którym kierunku posuwaliście. Posterunek trzeci. Za mną. Pokażę... Poczekaj chwilę. Stop jeszcze sekundę. Nie no, ja wiem gdzie. Oznacz jeszcze punkt hold, gdzie się zatrzymamy, żeby zobaczyć co jak. Widzisz punkt? Potwierdzam. Dobra. Wyruszać? Tak, wyruszajmy. Wszyscy. Dobra, jazda. Wyruszamy. Będę jeszcze dajcie się wyrzucić na czapce. Żyła? Tak. Zgłoś do Fox 3, że może... Że może jechać już powoli na pozycję posterunku 2. Tak. No to posterunek 2, tak? Tak, 3, wybacz, 3. Dobra. Fox 3, zgłoś do Charlie. Dasz tam głośnik? Co? Dasz tam głośnik radio? No zaraz. Nie zgłaszałem już. Okej. Okay. Fox, dobra, niech działają. Kurwa, co jest? A, Niemcy blisko. Niemcy blisko, Zemut 80, 70. Zrywamy kontakt. Poruszniku, tam jest flag. No dobra, stop, wszyscy stop. Rura. Charlie zgłasza. Ruszamy dalej. Swoje po lewej.
są dwa maszyny, chodzi. Nie ruszujmy się stąd i zaraz zginiemy, jak dostaniemy wsparcie w ciągu 10 dnia i 5 minut. Otóż koordynaty, gdzie potrzebne wsparcie. Zauważony patrol 018-017, nieco niżej przy tych szopach. Na punkcie markera jest prawdopodobnie wrobi czołg albo SDKRZ. Nie potrafimy zweryfikować, nie może być tych ruchów. Widzimy już powtórz element? Powtórz? Odbudowanie po lewej? Nie można do kurwy najmocniej napierdalać z krzew czołgu. To co? Do mnie wszyscy! Na kurwa. Stójcie wszyscy tutaj! Zajmujemy się... Jak tam brzydki granat, to wszyscy giniemy! Za blisko jesteśmy! Rozproszyć się! Stoimy w miejscu, czekamy na ciąg! Ciąg tu podjeżdżaj na zewnątrz! Czekamy na ciągę! Kanał ogień! Jest do HQ, znaczy porusznik Szakal nie żyje, się przyjmuj do budynku. Nic nie przyjęła. Który tam czołg stacjonuje? Żyła? Przy nas. Po prawej ryśby słyszałem dowódca. Ryś chyba jedynką dowodzi. Tu po prawej. Stop, 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 stop! Udało nam sprawdzić. Wszyscy do mnie do stodoły, wszyscy! Wszyscy! Mam dołączyć do żółtych jadalny, poruczniku? Powtórz? Mam dołączyć do żółtych? Nie, wszyscy tu mają być. Wszyscy do stodoły, wszyscy do stodoły. Co na górę? Wszyscy do stodoły. Powtórz. Aby... Okej. Co? Nie potrzebuję. Obstawiasz do wyjścia. Słucham. Na drogę.
Zamelduj o tym żyła. HQ, ile mamy serii baterii? Jakie to są baterie na tym? Co to jest? Działo, tak? Dział pancerne to będzie przyjmowanie... Gdzie? Tam jest nasz czołg. Gdzie? Tutaj. Stoi nasz Sherman. Na 60 jest nasz Sherman, uwa... 50. Cofa. Odsuń się. Nasz Sherman przy dalku lewej. Odsuń się. Jakieś działo tu podobne. Jesteś tu gdzieś? Chyba coś mi... nogę zauważyłem, żeby mi krwawi. To na dole masz Parhina, raczej Pashera, Pushera. Jest, faktycznie. Byśmy zobaczyć Zuno. Dobra, no już właśnie patrzę. Coś mi... Nagle patrzysz, coś mi... Zamelduj, że... Coś mnie boli, no. Na koordynatach około 022-012 ma niemieckie działo przeciwpancerne żyła. Czuję mi przed oczami. Około. O! Dzięki bardzo. Jakby co przy okienku. Dobra. Jestem. Dzięki. Stanowisko KM. Dobra, lecimy na dół. Na dół, na dół, na dół. Ruszymy! Znalazłem od tyłu nas chyba. Ruszamy do, w kierunku zauważonego patrolu. W kierunku zauważonego patrolu. Taki punkt na mapie. O, okej, dobra. Zaczął tym się... Nie, poczekaj, poczekaj. To Fox 1-1, jeden z czołgów w tym momencie nieoperacyjny. Dwa czołgi na porbyt. Ciężko. Niech czołg wyczyści. Wszyscy tutaj się rozstawić. Niemcy daleko na 80. Nie widać go. Niemcy daleko na 80. Zamelduj, zamelduj żyła. Że na plecach ma czołg. Na na północnym za... W północnym zachodzie. Tak. Nie wiem. Zamelduj to ogólnie. Artylerii. Niech jebnie prosto w Ladurandierę.
Powtórz. Okej, dobra, anuluj to. Nie, po prostu. Dobrze. Ostrzeliwujemy miasto, mamy wybić wszystko, co tam się znajduje. Fajnie. No i tak, to się pograło. Kurwa. No i w pizdu. To się stało, tam Bohun coś mówił. Tak, Bohun mówił, że może wyrzucić. A jaki był konkretny powód tego? Myślę, jak rozjebał misję, bo zrobił dwa systemy medyczne. Jak? Co? Tak, zrobił. Ale jak dwa systemy? Jak to nie zostało robione? Były dwa systemy.